A jakie ma pani plany na Sylwestra? Na Sylwestra chyba pójdę precz z Cieszyna, na pewno. Gdzieś w góry i coś takiego. Raczej będziemy w domu, bo jest jeszcze trzeci brat. Więc ten. Tak, rodzinnie. Tak, tak. W kręgu rodzinnym. No, z rodziną, z wnuczkami. Wszystkiego dobrego życzę. Również jest. Dziękuję. O, raczej w domu. Raczej w domu przy choince z rodziną. Poszukujemy jakiegoś klubu, w którym przy specyficznym znieczuleniu fajnie się można będzie pobujać. Sylwestra? No właśnie w tym roku może być problem z Sylwestrem. Ale co, odwołany czy anulowany? Ale prawdopodobnie dwie osoby będę go spędzał, więc będzie raczej dosyć kameralny. No to chyba dobrze. No dobrze, niedobrze. Czasem fajnie na imprezę wyjść, tak? Można połączyć, można zaprosić drugą połówkę też na imprezę, nie? Tak po 12. No właśnie, no będę ja, moja połówka i może jeszcze jakaś połówka, a ewentualnie. A, to już... to trzy osoby, udam, że nie rozumiem, dobrze. Jadę nad morze z znajomymi i z chłopakiem. No w tej chwili w domu. W zeszłym roku było w Władysławowie, a w tym roku w domu. No jak zwykle w domu. Najlepszy czas. No. O, jeszcze nie wiem, jeszcze daleko do Sylwestra. Na Sylwestra pojedziemy na chory? Niekam na chatu, snad bude sníh. Na Sylwestra opieka nad wnukami. Dzieci, no, ma babcia z wnukami, siedzi w domu. Zakopane, 6 dni w Zakopanem, w Sylwester, plus grzaniec i orkiestra góralska, 5 noclegów, 5 obiadokolacji, 5 śniadań, w 20-osobowej paczce przyjaciół. Brzmi super. Plany raczej domówka. A wie pan, w mojej branży to wolę mieć, to już jest sukces. Przeważnie pracuję, także... Tak, ze znajomymi spędzam, z mężem i ze znajomymi. Najprawdopodobniej jakaś domówka. Żadnych jeszcze. Ruszam, że będą na ostatnią chwilę raczej się krystalizować, ale no, w takim rodzinnym raczej gronie. Domówka. Z książkami czy z ludźmi? No z ludźmi. Na Sylwestra jeszcze nie mam planu. Mamy tam wiele propozycji, ale planu konkretnych jeszcze nie mamy. Nie?